personally. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy rodzice, jakie imię dla swojego dziecka? O co prosicie Kościół Boży na... Prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku? Karolino, wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę ciebie znakiem krzyża, a po mnie naznaczą cię tym samym znakiem Chrystusa, Zbawiciela, twoi rodzice i chrzestni. Radując się ze zmartwychwstania Pana, prośmy,
aby On sam przez własne miłosierdzie usposobił nasze serca do godnego składania tej najświętszej ofiary. Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami. Panie, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu. Dlatego
ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do Was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Zatem jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Oto Słowo Boże. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Zachowaj mnie, Boże, bo uciekam się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim, Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem. To On mój los zabezpieczył.
My z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo Pańskie. Wysłuchamy listu rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Drodzy bracia i siostry, każdy, choć trochę obeznany z życiem uczelni, wie, że nieodłączną część uroczystości akademickich stanowi odśpiewanie łacińskiej średniowiecznej pieśni hymnicznej pod tytułem Gaude Amus Igitur. Radujmy się więc. Nie chodzi jednak o niczym niezmąconą radość, gdyż na jej blask pada cień przemijania i śmierci. Radujmy się więc, dopóki jesteśmy młodzi, po przyjemnej młodości, po kłopotliwej starości, posiądzie nas ziemia. Prawda ludzkiego życia wyraża się w tym napięciu, że człowiek pragnie szczęścia i radości, a zdąża ku śmierci. Życie nasze krótko trwa, szybko się skończy, śpiewają studenci w hymnie Gaude Amus Igitur. Im bardziej uświadamiamy sobie naszą śmiertelność, tym bardziej potrzebujemy słów, które zmartwychwstały Chrystus kieruje w dzisiejszej Ewangelii do zalęknionych niewiast. Witajcie, czyli dosłownie radujcie się oraz nie bójcie się. Współczesny świat wobec faktu śmierci przyjmuje różne postawy, często wyrażające lęk o daremność ludzkiego życia. Jedni starają się wyprzeć ze świadomości myśli o nadchodzącym końcu, oddając się bez reszty sprawom tego świata. Przeszło 100 lat temu znany krytyk chrześcijaństwa Fryderyk Nietzsche w Wiedzy Radosnej wyraził tę postawę słowami: sprawia mi melancholijne szczęście żyć w pośrodku tego zamętu uliczek, potrzeb, głosów. Ileż rozkoszy, niecierpliwości, pożądania, ileż spragnionego życia i upojenia życiem wychodzi tu na jaw w każdej chwili. A jednak będzie wszystkim tym pogrążonym w zgiełku żyjącym życia spragnionym wkrótce tak cicho. Za każdym stoi jego cień, jego ciemny towarzysz drogi. Jest to zawsze jakby ostatnia chwila przed odjazdem okrętu, wychodźczego, ma się sobie wzajem więcej do powiedzenia niż kiedykolwiek. Filozof kończy swoją myśl stwierdzeniem: szczęśliwy jestem, widząc, że ludzie zupełnie myśleć nie chcą o śmierci. Inną postawą wobec przemijalności człowieka może być wiara w naukowy postęp ludzkości, który zagwarantuje przedłużenie życia. Rzeczywiście w starożytności człowiek 40-letni był uważany za starego. Dzięki rozwojowi medycyny i poprawie warunków życia statystycznie żyjemy coraz dłużej. Czy jednak ten proces nie ma granic? Można w to wątpić, zwłaszcza, że wraz z nim pogłębia się u wielu ludzi lęk przed starością i niedołężnością. Są też ludzie, którym wydaje się wystarczać myśl o tym, że przetrwają w swoim potomstwie i w pamięci następnych pokoleń. Non omnis moriar, pisząc: postawiłem sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu. Nie wszystek umrę, wiele ze mnie tu zostanie poza grobem.
Większym realizmem wykazał się nasz rodzimy poeta Czesław Miłosz w słowach: o tak, niecałe zginę, zostanie po mnie wzmianka w 14 tomie encyklopedii w pobliżu setki Millerów, Mikkei, z czasem w miarę jak upływają lata naszego życia, uświadamiamy sobie, że tak naprawdę nie chodzi nam o przetrwanie jedynie naszych genów, czy nawet największych dokonanych przez nas dzieł, ale o nasze życie i że bez naszego osobistego zmartwychwstania wszystko stanie się względne i ostatecznie niewiele warte. Dlatego jako ludzie wierzący każdego roku z prawdziwą radością słuchamy słów świętego Piotra z Dziejów Apostolskich, gdy mówi o Chrystusie, że Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci. Jego zmartwychwstanie pozwala każdemu z nas powtórzyć słowa dzisiejszego czytania. Także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani. To otwiera przed nami zupełnie nową perspektywę. Jednak myśl o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym w niczym nie pomniejsza radości i zaangażowania w zadaną przez Boga człowiekowi przemianę świata. Wręcz przeciwnie, dopiero perspektywa wieczna nadaje prawdziwy sens wszystkim naszym wysiłkom. O tej perspektywie w szczególny sposób przypominają Kościołowi i światu osoby konsekrowane, które radykalnie naśladują Chrystusa w Jego ubóstwie, czystości i posłuszeństwie. Papież Franciszek, poświęcając im obecny rok, przypomniał słowa błogosławionego Pawła VI, że bez osób konsekrowanych miłość ożywiająca cały Kościół byłaby wystawiona na niebezpieczeństwo oziębienia, zbawczy paradoks Ewangelii, na ryzyko osłabienia. Sól wiary na rozcieńczenie się w świecie zmierzającym do zaświęcenia. Trzeba, abyśmy uświadomili sobie jeszcze mocniej w tym roku, jak wiele zawdzięczamy kobietom i mężczyznom, którzy nam wszystkim, często przytłoczonym problemami codzienności, przypominają świadectwem swego życia, że przebija postać tego świata i że nasza ojczyzna jest w niebie. Wielki dług wdzięczności wobec osób konsekrowanych ma Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Korzysta on od początku z mądrości i świadectwa życia sióstr, ojców i braci zakonnych, którzy pracują jako wykładowcy, są zatrudnieni w administracji i studiują na różnych wydziałach naszej uczelni. W tym szczególnym czasie cała wspólnota akademicka obejmuje ich wdzięczną modlitwą. Również nam osoby konsekrowane przypominają prawdę, którą Leszek Kołakowski zapisał w niedawno opublikowanej książce Jezus ośmieszony. Zdaniem polskiego filozofa chrześcijaństwo traci cały swój sens historyczny, moralny i religijny w momencie, gdy zapomni się o tej najważniejszej idei, że wszystkie wartości doczesne są tylko względne i drugorzędne. Także nasza uczelnia pragnie stale odnawiać się w takim myśleniu, gromadząc się często na akademickich uroczystościach w kolegiacie świętej Anny w Krakowie, by złożyć hołd świętemu profesorowi Akademii Krakowskiej Janowi Sken. Patrzymy na postaci podtrzymujące jego sarkofag. Figury te uosabiają cztery tradycyjne wydziały Uniwersytetu: medycynę, prawo, filozofię i teologię. Święty Jan Paweł II w
1997 roku skomentował znaczenie owych postaci w następujący sposób. Przywodzi to na myśl ten właśnie kształt uniwersytetu, który poprzez wysiłek badawczy wielu dyscyplin naukowych stopniowo zbliża się ku prawdzie najwyższej. Także dziś Uniwersytet Bawieski w swej strukturze odzwierciedla ów dynamizm. Wydział Nauk Społecznych przypomina nam o wadze troski o człowieka, rodzinę i naród. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego ukazuje bogactwo wielowiekowej ludzkiej twórczości, zwłaszcza artystycznej. Wydział Prawa Kanonicznego przypomina o społecznej naturze człowieka, która domaga się sprawiedliwości. Wydział Filozoficzny budzi zachwyt nad głębią ludzkiej myśli. Wreszcie Wydział Teologiczny i jego sekcja w Tarnowie wynoszą nas ku pełni objawionej prawdy. W ten sposób wszelka doczesna prawda, dobro i piękno może prowadzić nas ku zmartwychwstałemu, czego też z całego serca życzę wszystkim, zwłaszcza tym, którzy na różne sposoby wspierają nasz Uniwersytet. Drodzy bracia i siostry, z okazji świąt wielkanocnych w imieniu całej wspólnoty akademickiej, naszej uczelni, składam serdeczne życzenia, żebyśmy, przeżywając najświętszy czas naszego odkupienia, zostali obdarzeni przez zmartwychwstałego Pana darem głębokiej wiary i pewności, że właśnie do Jezusa należy ostateczne zwycięstwo nad śmiercią. Ksiądz profesor dr habilitowany Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Papieskiego. Przechodzimy do modlitwy wiernych, celebrując już chrzest. Prośmy Pana naszego Jezusa Chrystusa o miłosierdzie tego dziecka, dla tego dziecka, które ma dostąpić łaski Chrztu Świętego, dla jego rodziców, dla chrzestnych i wszystkich ochrzczonych. Abyś to dziecko mocą tajemnicy Twojej śmierci i zmartwychwstania odrodził przez chrzest święty i włączył je do Kościoła, Ciebie prosimy. Abyś przez chrzest i wierzchowanie uczynił je wiernym uczniem i świadkiem Twojej Ewangelii, Ciebie prosimy. Abyś przez świętość życia doprowadził je do radości Królestwa Niebieskiego, Ciebie prosimy. Aby rodzice i chrzestni dawali temu dziecku przykład żywej wiary, Ciebie prosimy. Abyś jego rodzinę zachował na zawsze w Twojej miłości, Ciebie prosimy. Abyś w nas wszystkich odnowił łaskę Chrztu Świętego, Ciebie prosimy. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Józefie, święty Janie Chrzcicielu, święci Piotrze i Pawle, święte Anno i Kingo, błogosławiona Karolino Patronko tego dziecka, wszyscy święci i święte Boże. Teraz następuje modlitwa z egzorcyzmem i włożenie ręki. Prosimy z dzieckiem podejść tutaj do ołtarza. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przeciwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego i uczynił swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Cię broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Thank you.
aby się Bóg Wszechmogący obdarzył to dziecko nowym życiem z wody i Ducha Świętego. Wodę mamy poświęconą co tylko w Wigilię Paschalną. Dlatego już nie będzie teraz poświęcenia wody, tylko następuje modlitwa przez tajemnicę tej poświęconej wody. Racz chylić duchowego odkupienia Twojej służebnicy Karolinie, którą Kościoła wezwałeś do chrztu, aby mała życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wyrzeczenie się zła. Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez was dziecko otrzyma z miłości Bożej przez sakrament chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechu. Umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyznanie wiary. Czy wierzycie w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego, tego, który powstał i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Na Pawła Kełówkę. Aby Karolina otrzymała przez wieżę Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy. Karolino, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki. Amen. Namaszczenie krzyżem świętym. Bóg Wszechmogący, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który Cię uwolnił od grzechu, odrodził z wody i Ducha Świętego, On sam namaszcza Ciebie krzyżem zbawienia, abyś włączona w lud Boży wytrwała w jedności z Chrystusem kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Amen. Nałożenie białej szaty. Karolino, stałaś się nowym stworzeniem i przyoblekłaś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę i w Twoim miejscu słowem i przykładem
pomagają Ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne. Amen. Przyjmijcie światło Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła powierza się Wam, Rodzice i Chrzestni, aby Wasze dziecko oświecone przez Chrystusa postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem ze wszystkimi świętymi w niebie. Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja. Dlatego pełnią łask pascha hannych,
Radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych. Śpiewają hymn ku Twojej chwale nieustannie, wołają. Karoliną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków
podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
że Ty nas wprowadziłeś na drogę wiodącą do wiecznego zbawienia. Sprawnie wielkanocne sakramenty pomnożą w naszych duszach łaskę, abyśmy się stali godnymi Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa w intencji Synodu. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, zgromadzeni we wspólnocie krakowskiego Kościoła, pragniemy pomocnie przeżyć Synod Diecezjalny. Prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia, napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem, abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości. Otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan. Błagamy Cię, Jezu, Synu Boga Żywego, abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii, budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz. Wzywamy Cię, Duchu Święty, Ożywicielu, abyśmy napełnieni Twoimi darami odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła Tarnowskiego w jedności z całym Kościołem Duszajnym. Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej, prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary. Święty Stanisławie Szczepanowski, Święci Świeradzie i Benedykcie, Święta Kingo, wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej, Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, moc niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas gubę dusz ludzkich krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Jeszcze proszono o przypomnienie odnośnie dyżuru przy sprzątaniu. Ostatnio sprzątały Magdalena Osiorek, Renata Krawiec, Krzysztof Skowro, Patryk Pisowski, Anna Grzywacz, sprzątający służni ofiarę 100 zł na potrzeby Kościoła mógł zapłać. I następna kolejka. Anna Kołodziej, Angelika Jurek, Damian Manej, Ewa Gabryś. W dni powszednie w ciągu tygodnia msze święte o godzinie 17. Z tym, że jutro, we wtorek, tu mszy w kościele naszym nie będzie, tylko w Nagoszynie, gdzie odbędzie się wierzmowanie. Tam będę sprawował mszę świętą w intencji wierzmowanych. Natomiast w środę w intencji sióstr Klarysek, w czwartek za świętej pamięci Kazimierza Szostaka z intencji Artura Książek z rodziną z Dębicy, w piątek za świętej pamięci Romana i Stefanie Cisło z intencji syna Augusta, w sobotę za świętej pamięci Adama Sytuaka i Helenę i Stefana i jego rodziców, w niedzielę o 7 za świętej pamięci Marię Sofię Łanucha z intencji syna Waldemara o 9.30 w intencji wiernych i o 15 za świętej pamięci Bronisława i Bronisławę Cisło z intencji brata i bratowej. Tak się zbiega, że dzisiaj ostatni dzień nowenny do Ducha Świętego, bo sprawują nowennę sprawiamy razem z kandydatami do wierzmowania, a także nowenna do Bożego Miłosierdzia, którą również kontynuujemy. Otrzymaliście, kochani, te teksty z nowenną do waszych domów, dlatego postarajcie się, żeby jak ktoś nie może tu przyjść na tę nowennę w domu, odprawić w rodzinie. Śpiewamy hymn do Ducha Świętego.
zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzących w Ciebie. Każdy z nas obmytym wodą chrztu powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś. Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On poświęca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i rozlewa w sercach miłość. Duch Święty uczy nas też modlitwy. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się z nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego wierząc w to wołamy, niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Niech nas uświęca. Niech Twoje Słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych Ducha. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi. Daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca. Niech nas uświęca. Udziel nam mądrości w działaniu, abyśmy wszystko czynili dla chwały Boga. Niech nas uświęca. Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twojej miłości nie odłączyło utrapienie, ucisk ani prześladowanie. Niech nas uświęca. Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy. Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę, przez Chrystusa, Pana naszego. Pan Jezus do siostry Faustyny mówił, że w dniu czwartym, dzisiaj dzień czwarty nowenny, ma się modlić: dziś sprowadź mi pogan i tych, którzy mnie jeszcze nie znają, i o nich myślałem w swej gorzkiej męce, a przyszła ich gorliwość, pocieszyła serce moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego. Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego serca swego duszę pogan, które Cię jeszcze nie znają. Niechaj promienie Twojej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali przedziwne miłosierdzie Twoje. I nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego serca swego. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na duszę pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen. Koronka do miłosierdzia Bożego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga,
Chrystusa, Syna Jego jedynego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczył pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmłodszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny. Teraz przyjmiemy błogosławieństwo. Tego błogosławieństwa Kościół udziela w pierwszej kolejności Matce, potem Ojcu, chrzestnym i nam tutaj zgromadzonym jako uczestnikom, świadkom tego Chrztu Świętego. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Pan Wszechmogący, który przez Syna swojego narodzonego z Marii Dziewicy niesie chrześcijańskim matkom radość z tego, że ich dzieciom zajaśniała nadzieja życia wiecznego. Niechaj błogosławi matce tego dziecka i tak jak teraz dziękuję ona Bogu za otrzymane potomstwo. Niech zawsze trwa w dziękczynieniu razem ze swoim dzieckiem w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Amen. Pan Wszechmogący, dawca życia doczesnego i wiecznego, niechaj błogosławi Ojcu tego dziecka, aby dawał temu dziecku pierwsze świadectwo wiary, słowem i przykładem w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Amen. Pan Bóg Wszechmogący, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego na życie wieczne, niechaj swoim wiernym tu zebranym udzieli obfitego błogosławieństwa, aby zawsze i wszędzie trwali we wspólnocie ludu Bożego. Niechaj też wszystkich tu obecnych obdarzy swoim pokojem w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Thank you.
Nie ma problemu.